Hejka kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym dla Was nagrać stylówki jesienne, bo pomyślałam sobie, że mamy jesień i tak robiłam porządki w szafie, no i chciałam właśnie tak nagrać coś dla Was, co ja noszę, co lubię, co z czym łączę. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba, ale zanim zaczniemy, to zapraszam Was do subskrypcji i do uderzenia w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Dobra, to zaczynamy. Lecę na pierwszą stylóweczkę do Was. Pierwsza stylóweczka prezentuje się tak. Mam na sobie sukienkę biało-czarną w taki fajny motyw kwiatowy. Jest to sukienka z mojito, z długim rękawem. Tutaj sobie tak wyjęłam rękawy, żeby było tak, wiecie, no tak mi się podoba. Nie wiem, jak to się tak nazywa, jak tak się wyciąga te rękawy. Do tego mam sweter z już chyba z tamtego roku i to jest sweter bardzo ciepły z TK Maxa, tutaj z tymi takimi naszywkami świecącymi. I do tego mam takie buty a la skarpetki, takie sportowe, coś takiego i mam ciepłe właśnie skarpety jeszcze nałożone, bo jestem na gołe nogi. I do tego mała torebka z mango. I tak się prezentuje outfit. Dajcie znać. Druga stylóweczka prezentuje się tak. I mam na sobie mój ulubiony sweter z H&M i to jest właśnie ten, który Wam tam właśnie opowiadałam o nim w ulubieńcach jesiennych, niezbędnikach o jesiennych. Później mam taką spódniczkę, to jest spódniczka z Sinsay chyba, ona ma taką lekką falbaneczkę i tutaj ma taki gruby pasek, ja sobie ten sweter włożyłam do środka. Rajstopy fajne, matowe, ciepłe, oczywiście też muszą być na jesień. No i traperki z Karini, ja Wam też je pokazywałam w tych ulubieńcach, właśnie jest okazja, żeby Wam pokazać, jak się prezentują, bo tam Wam wtedy się nie ubierałam w nie. Okej, okay, no to tak, a jeszcze zapomniałam, torba. Torba to jest już taki stary nabytek, ja ją kupiłam chyba w TK Maxie kiedyś. To jest z takiej firmy Day Birger Mikkelsen. To jest taki, to są właśnie torby projektu chyba duńskiego i je można właśnie kupić w TK Maxie. To jest taka większa torba, to akurat do takiej stylóweczki. No i tak się prezentuje. Kolejna stylizacja jest ze spodniami. I są to takie szerokie spodnie z Lee. Ja je kupiłam też w TK Maxie. Ja Wam zaraz się zobaczcie, jak one się prezentują. Do tego są buty superstary sportowe. I główne skrzypce gra ten misiu, który przyszedł mi właśnie wczoraj z H&M-u. Bardzo fajny, leciutki. Zobaczcie, jak się fajnie prezentuje. Bardzo, przede wszystkim jest fajnie, że jest taki, wiecie, oversize'owy i wszystko można pod to założyć, tak jak akurat na dzisiaj ta pogoda to jest świetna, to można takiego misia założyć. Duże kieszenie ma, obszerny i przede wszystkim bardzo lekki i tutaj ma na trzy takie napki. Jest, no i ja nie zapinam, bo już wiecie, jest ogólnie w nim bardzo ciepło. No i do tego torba. Torba jest to nabytek chyba w sierpniu, kupiłam ją w Mango. Nie była droga, bo była jakoś chyba w promocji, tak się prezentuje, też bardzo fajnie. O, w ten sposób. Taki oldschoolowy trochę styl mój, który właśnie bardzo lubię. I już Wam się rozbieram. Powieszę sobie tutaj torbę. I tak się
Tutaj jest ten płaszczyk, ja sobie go tu zawieszę i tak się prezentuje, a właśnie, i tak się prezentują te spodnie, one są proste, z wysokim stanem, tak jak mówiłam, bardzo fajnie, bo włożyłam sobie do środka taki bluzko-sweterek, to jest z H&M-u, kolor granatowy, bardzo fajne, właśnie coś takiego fajnego, ciepłego na jesień, nie? Bo tak to wcześniej to nie chodziłam w tym, bo było mi bardzo ciepło, ok, i z tyłu się prezentują tak. Spodnie. Myślę, że są ok. I tutaj mają takie, widzicie, napy. O, i można je też odpiąć, ale ja nie odpinam, bo i tak nogawki są dosyć szerokie, więc to nie ma sensu. No i tak się prezentuje taki styl. Myślę, że znaczy outfit. Myślę, że fajnie, ogólnie, wygodnie. Przede wszystkim wygodnie, bo ja lubię właśnie, stawiam na wygodę. A to jest właśnie 100% bawełny właśnie w tym sweterku. Pokażę Wam jeszcze go może tak z bliska. I tak się prezentują spodnie. Z tyłu są bez kieszeni, no ale to nic nie szkodzi. Chociaż ja lubię właśnie z kieszeniami, ale ogólnie outfit myślę, że jest ok. Tak, wiecie, luźno, czy nawet gdzieś na kawę. Czy gdzieś nawet na kawę wyskoczyć. Myślę, że ta torba ogólnie też się fajnie prezentuje. Dajcie znać. Kolejna stylizacja. Sukienka. Bo ja powiem Wam, w jesień też lubię chodzić właśnie w sukienkach. No i mam na sobie, od czego by tu zacząć? No dobra, lecimy, buty. Buty Bereszka, skórzane traperki. Tutaj są odpinane na ekspresy, bardzo fajne, bardzo wygodne z poprzedniego sezonu. Rajstopy matowe, tak jak w poprzedniej chyba stylizacji. Nie, jeszcze w poprzedniej. Sukienka mojito bawełniana, czarna w takie motyw takich twarzy. No i na to mam wełniany płaszcz z Zary i on był też w bardzo fajnej właśnie promocji. Jak już mnie oglądacie, to na pewno już nieraz wspominałam o nim na kanale. I to jest wełniany płaszcz, bardzo fajny, cieplutki. On jest taki, wiecie, cienki, ale naprawdę jak się wyjdzie na dwór, to on daje naprawdę ciepło. No i tak się... A, i jeszcze mam na sobie plecak. O, tak się prezentuje. Pomyślałam, że do tej stylóweczki będzie właśnie fajnie wyglądał i wygodnie. Ja w ogóle lubię wygodę, tak jak się powtarzam. I właśnie lubię mieć też... Za bardzo nie lubię nosić te torby w ręku, wiecie? I przeważnie noszę właśnie tak albo na ramieniu. A plecaki to też są mega fajna, wiecie, fajny dodatek do stylizacji. No i tak się prezentuje stylówka. I kolejna stylóweczka, cieplutki sweterek, taki tutaj zapinany na ekspres, bardzo ładne ma wykończenie, później Wam pokażę. Wełniany, zakupiony w TK Maxie, to był prezent. Do tego dżinsy, bardzo luźne dżinsy, powiem tutaj z takimi przeszyciami. Zobaczcie, jakie one są bardzo szerokie, obszerne. Tak się z tyłu też prezentują. Nie jest chyba źle, co sądzicie? I do tego sobie założyłam właśnie botki. Tutaj mam odkrytą trochę kostkę, ale myślę, że ok, wyglądają i są to botki z Lasockiego, powiem Wam. Te buty mają chyba z 10 albo 12 lat, żeby Was nie skłamać. Bardzo, no i zobaczcie, buty skórzane, można bardzo długo chodzić. Niewysoki obcas, takie fajne botki na co dzień, one w środku mają bardzo fajny, ciepły materiał, taki flausz, czy coś takiego. Tak, jak przy płaszczach jest właśnie, takie bardzo są fajne, ocieplane, no i... Podwinęłam je, bo spodnie są takie obszerne, jakby mnie, wiecie, nogawki nie podwinęły, to one by po prostu tak głupio wisiały. A tak to tak myślę, że nawet w miarę i sweterek włożyłam tutaj tak do przodu, bo tak to, wiecie, tak wszystko, żeby coś się działo, o, w ten sposób, bo tak to tak wszystko normalnie prosto wygląda. O, i tak się prezentuje stylówka. Tył tak. Myślę, że tak
No, zawsze łączę właśnie w tych stylówkach jesiennych, zawsze, tak jak mówiłam, jesień kojarzy mi się z płaszczami wełnianymi, ze swetrami i bardzo dużo lubię chodzić właśnie w swetrach, ale też lubię chodzić w bluzach. Też i tak się prezentuję. I do tego wzięłam taką dużą torbę, taki worek z HM-u, bardzo lekka torba, obszerna, czy na zakupy, bardzo dużo się zmieści, no jest taka leciutka, że powiem Wam, że ja często ją biorę, jak lecę właśnie do Polski, bo mogę na wkładać tutaj dużo rzeczy, a ona, wiecie, sama w sobie jest lekka, więc spoko. I tak się prezentuje stylówka kolejna. I kolejna, przedostatnia stylizacja, teraz w roli głównej marynarka, bo płaszcze już Wam pokazywałam, misia, no i co tam jeszcze było, swetry, ale teraz marynarka. Marynarka jest taką fajną, wzór Pepitkę, ona jest z HM-u, bardzo fajny materiał, taka jest, powiem Wam, też cieplutka, taki buraczkowo-kremowy kolor, tutaj jest takie, guziki są, tutaj mamy, jakie? Dwurzędowe? Nie. Tak, jest na jedno zapinanie, ok. Do tego, o tak, torba ta z mango i spodnie bawełniane z Pull&Bear, to jest zakup lumpeksowy. I do tego płaskie takie mokasyny z Zary. I tak się prezentuje, to już tak na cieplejsze, takie jesienne, cieplejsze wyjście, o to coś takiego, tak można powiedzieć. I tak się prezentuje. Bardzo fajna jest ta marynarka, taka też oversize, je bardzo polubiłam właśnie takie marynarki za pupę, takie wiecie, przeduże, no bardzo się fajnie człowiek w takim czymś czuje, tak się prezentuje. I ostatni, kochane moje, mam nadzieję, że wytrwałyście do końca, i ostatni taki typowo sportowy, wygodny outfit, bluza, misiek ten, co na początku, co mówiłam Wam, że wczoraj mi przyszedł właśnie z HM-u. Bardzo fajne są te spodnie, takie motyw ala skórzany. One są z kieszeniami właśnie i one są też Zary, też już je kupiłam z, nie wiem, z 3 lata temu, ze ściągaczem. Bardzo ciepłe są, jeżeli o to chodzi. I ogólnie buty jasne, sportowe, no i do tego worek wzięłam i tak się prezentuje stylówka. Dajcie znać, fajnie tak ciepło, warstwa w sensie bluza, no i płaszcz. Ja lubię właśnie takie połączenie, chociaż ten płaszczyk jest taki, można powiedzieć, elegancko, lekko sportowy, bardziej sportowy, ale bardzo mi jest w nim fajnie, wygodnie, bardzo jest taki mięciutki, serdecznie Wam go polecam. No i tak się prezentuje stylówka ostatnia. Nie będę Wam już bluzy, nie będę Wam ściągała płaszcza, bo wiecie, bluza jak to bluza, nie? Wiecie, jak leży i... O, ale tak się prezentuje. I to, kochane moje, już wszystkie stylizacje. Dajcie znać, czy Wam się jakaś podobała w komentarzach. Jest mi bardzo miło, jak ktoś po prostu zostawia po sobie jakiś znak. Zapraszam Was serdecznie jeszcze raz do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być ze mną na bieżąco. Dajcie kciuka w górę lub w dół, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie komentarz, która stylizacja, czy w ogóle którą byście założyły. No i co? I trzymajcie się i do następnego. Pa!